cena ropy naftowej WTI spadła w okolice 64-65 dolarów za baryłkę wobec przede wszystkim zyskującego amerykańskiego dolara. Jednak mamy do czynienia z kilkoma ważnymi kwestiami, jeżeli chodzi o ten rynek. Przede wszystkim w dalszym ciągu mamy do czynienia z Iranem, który prawdopodobnie dosyć sporo obniży swój eksport wobec zbliżających się sankcji amerykańskich na eksport ropy naftowej. W tym momencie Stany Zjednoczone już sankcjonują używanie amerykańskich dolarów w wymianie handlowej z Iranem, natomiast od 3 listopada bieżącego roku Stany Zjednoczone będą sankcjonować ogólną wymianę ropy naftowej z Iranem, czyli przede wszystkim cały świat patrzy się na to, co zrobią Indie oraz Chiny. W tym momencie wydaje się, że Chiny prawdopodobnie będą kontynuować kupowanie ropy naftowej z Iranu ze względu na to, że mają dosyć sporą zniżkę w kupowaniu tej ropy i również w tym momencie prowadzą działania, które mają pozwolić na kontynuację importu tego surowca. Jest to przede wszystkim zmiana sposobu wysyłania tej ropy do Chin. Wcześniej Chiny korzystały ze swoich transportowców, natomiast obecnie jest to już wyłącznie wykorzystywanie transportu związanego z samym Iranem. Warto również wspomnieć o tym, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na uwolnienie swoich części rezerw strategicznych ropy naftowej. Będzie to 11 milionów baryłek ropy w ostatnim kwartale tego roku. Nie jest to duża ilość, natomiast jest ona powiązana z tym, że Stany Zjednoczone nie chcą doprowadzić do powrotu wyższych cen ropy naftowej, również ze względu na to, że właśnie szykują się sankcje na eksport irańskiej ropy, co może spowodować chwilowy wzrost cen ropy.